Halina Kilić, nauczyciel języka polskiego w Powiatowym Zespole Szkół. Tuż po studiach po filologii polskiej, którą ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, swoje kroki skierowałam do Zespołu Szkół Rolniczych. No, robiłam to z takim, powiedzmy sobie też, że tak powiem, rozpołowionym sercem, bo połowa tego serca została we Wrocławiu i tam miałam zaczynać swoją karierę zawodową, ale dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych zwróciła się z takim pismem do absolwentów, którzy ukończyli studia, żeby wrócili do swojej szkoły i tam podjęli pracę. Czyli jest pani absolwentką Zespołu Szkół Rolniczych w Chojnowie. Tak, też przez przypadek do tej szkoły trafiłam, dlatego że miałam złożone dokumenty w liceum ogólnokształcącym w Chojnowie, ale 30 sierpnia moi rodzice, a właściwie mama, zadecydowali, że jednak powinnam iść do technikum. Technikum rachunkowości rolnej wówczas było 4-letnie. No i rzeczywiście musiałam godzić naukę przedmiotów ogólnokształcących z przedmiotami zawodowymi, czyli rolniczymi i rachunkowymi. No, na początku mi się to troszeczkę nie podobało, ale potem wciągnęła mnie. Miałam takie przedmioty jak uprawa roślin, jak hodowla zwierząt, rachunkowość rolna i nawet mi się to zaczęło podobać. Jednak kiedy po egzaminach maturalnych trzeba było zadecydować, co dalej, no wybrałam kierunek studiów zupełnie odmienny od tego, co robiłam w szkole średniej. I tak jak mówię, przez przypadek zupełnie trafiłam z powrotem do Chojnowa, do Zespołu Szkół Rolniczych. No i lata ubiegały na ciężkiej pracy i kiedy nadszedł czas jubileuszu 50-lecia, no to angażowałam się jako nauczyciel i jako absolwentka tej szkoły. Kiedy nadszedł czas 50-lecia, napisałam monografię szkoły i teraz, kiedy odbywały się spotkania Komitetu Organizacyjnego 70. rocznicy powstania szkoły, podjęłam się zadania napisania takiej mini już monografii z okazji 70-lecia powstania, no bo szkoła praktycznie rolnicza już przestała istnieć. Kolejno wygasały kierunki rolnicze, mechanizacji rolnictwa. Ostatnim typem szkoły rolniczej, która wygasła, było Technikum Hodowli Koni. To był 2012 rok. Wtedy ostatni absolwenci szkoły opuścili ją, a właściwie zostały dwie osoby, które same wybrały dokumenty, bo już nie było kontynuacji, musieli kontynuować naukę w innej szkole. U nas już nie było możliwości kształcenia tych osób. Czyli praktycznie tak do 2012 roku jeszcze jakieś tam okruchy tego rolnictwa w szkole były. I po tym czasie można jeszcze uważać, że Technikum Żywienia też było kontynuatorką tej tradycji szkoły rolniczej, bo Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego powstało jeszcze w strukturach Zespołu Szkół Rolniczych. Dzisiaj szkoła zmieniła troszeczkę profil, znaczy Technikum Żywienia, bo już nosi nazwę Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. No jeżeli tę szkołę będziemy uważać za spadkobiercę Zespołu Szkół Rolniczych, no to ona jeszcze funkcjonuje. Co w tej mini monografii się znajdzie? No chciałabym pokazać, jak właśnie szkoła po prostu zmieniała swój profil. Wygasały kolejne kierunki rolnicze i w to miejsce wchodziły kierunki, które no, znajdowały urzeczywistnienie na rynku pracy, czyli technik ekonomista, ale już o specjalności nie rachunkowość rolna, ale bankowość, technikum hotelarskie. W międzyczasie jeszcze powstało technikum agrobiznesu, ale ono też krótko funkcjonowało. No i po prostu tak to szkolnictwo rolnicze z powodu przemian polityczno-gospodarczych na naszym rynku pracy no, zaczęło wygasać. Pozostaje gdzieś może nie tyle żal, no bo wiadomo, że trzeba iść z duchem czasu i odpowiadać na potrzeby chociażby rynku pracy, no ale gdzieś ten sentyment. Sentyment pozostał, tak, do tego szkolnictwa rolniczego, do tej bazy materialnej, którą mogliśmy się poszczycić, zawsze nam zazdroszczoną. Inne szkoły chojnowskie zazdrościły nam tej bazy, bo rzeczywiście mieliśmy imponującą bazę, cały park maszynowy, samochodowy, mieliśmy własny transport, autokar. Konie? Konie, korzystaliśmy z uprzejmości stadniny koni w Jaroszówce, ale w każdej chwili można było tam pojechać, pobyć z młodzieżą, pobawić się, spędzić czas. Szczególnie właśnie młodzi ludzie wspominali uroczystość świętego Huberta, kiedy organizowano pościg za lisem, potem takie inne jeszcze gry, zabawy. Także to był taki rytuał szkolny. No i nawet dzisiaj jadąc tutaj do radia rozmawialiśmy o tym, jaką wielką frajdą, jaką wielką radością wyjeżdżaliśmy na wykopki. I uczniowie później też wspominali wyjazdy na wykopki. W ramach zajęć szkolnych. W ramach zajęć praktycznych, nie tylko na wykopki, ale były to obory, były to chlewnie. Ja pamiętam taki dyżur hodowlany mieliśmy, bo jako uczniowie Technikum Rachunkowości Rolnej, czyli przyszli księgowi, wprost nie zajmowaliśmy się tą pracą taką fizyczną w oborze czy w chlewni, ale pamiętam taki dyżur hodowlany w osetnicy. Pierwszy raz się w tej osetnicy znalazłam. Z koleżankami przenocowałyśmy w hotelu takim rolniczym i na 5 rano miałyśmy się znaleźć w chlewni. Nie wiedziałyśmy, gdzie jest ta chlewnia. Zapomniałyśmy
mogliśmy się wieczorem zapytać na stołówce pań, gdzie to się idzie, w którym kierunku. Wyszłyśmy, to był październik, a więc było ciemno i po zapachu tam trafiłyśmy do tej chlewni. Kiedy wróciłam do domu z tego dyżuru, który trwał 3 dni, to pierwsza rzecz, którą trzeba było zrobić, to od razu się rozebrać, bo wszystkie moje ciuchy były przesiąknięte zapachem tej chlewni. Tego dyżuru. Ja zaraz też sama musiałam lecieć do łazienki, bo wszystko, skóra, włosy były przesiąknięte właśnie tymi zapachami chlewni. Także takie wspomnienia i inne może zawsze będą nam towarzyszyły.